Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem pozwolę sobie ocenić kolejnego polityka. No, z innej sceny politycznej, zupełnie z innej. Mianowicie panią Ewę Kopacz. No cóż. Muszę troszeczkę się odnieść do byłego premiera Donalda Tuska. Dlaczego? Dlatego, że premier Donald Tusk, jaki by nie był, a moim zdaniem był jednym z gorszych premierów, jednak trzymał tą swoją partię, czyli Platformę Obywatelską, w rytach. W miarę porządnie. Mówię dla nich, nie dla nas, Polaków. Potrafił w miarę pogodzić spory, trzymać to wszystko na pewnym takim, nazwijmy to, równowadze. Natomiast pani Ewa Kopacz, no powiem w ten sposób, nie lubię tak mówić o ludziach, nawet tych, których nie lubię, ale to jest po prostu jedna wielka pomyłka. No bo jeżeli mamy taką sytuację, że była pani premier myli się w zeznaniach w sprawie chociażby tego, co się stało w Smoleńsku. Można to nazwać tragedią, katastrofą, prawda? Mówi, że kopała coś tam własnymi rękami. A potem okazuje się, że to wszystko nieprawda. No trochę to jest nie halo. Poza tym nie potrafiła też w swojej własnej partii odpowiednio rządzić. Nie potrafiła pogodzić swoich własnych, prawda, tutaj można powiedzieć, no nie tyle podwładnych, co to swoich własnych ludzi. Powiem tak, teraz zwracam się do pani Ewy. Pani Ewo, jestem pani niezmiernie wdzięczny. Naprawdę. Dzięki pani Platforma Obywatelska przegrała wybory. Naprawdę. Dzięki pani. Być może gdyby Donald Tusk rządził, to może by tych wyborów nie przegrała. Bo Donald Tusk potrafił gasić pożary i tak dalej w swojej własnej partii. Potrafił też w miarę uciszać pewne rzeczy wśród ludzi. Natomiast tutaj nie. To pani Ewa Kopacz kazała strzelać do górników z gumowych kul. Na przykład. Pamiętajmy o tym. A ludzie się wkurzyli. Niestety. Właśnie powiem tak. Gdyby Platforma teraz, mówię ludzie Platformy, przeprosili za to, co się stało, zmienili się, zmienili nastawienie i tak dalej. Może ludzie by przebaczyli. Ale nie. Idą w zaparte. No, ja, mówiąc szczerze, byłem przez wiele lat wyborcą najpierw Unii Wolności, prawda? Potem przez długi czas Platformy Obywatelskiej. Ale przyjrzałem na oczy. Właśnie dzięki, najpierw dzięki Donaldowi Tuskowi, bo zobaczyłem, co się dzieje. Aczkolwiek, tak jak mówię, Donald Tusk jest 1000 razy mądrzejszy od pani Ewy Kopacz, a potem no, dzięki pani Ewy Kopacz, tak? Która totalnie wszystko zniszczyła. No, także właściwie Platforma teraz przestaje cokolwiek znaczyć. I bardzo dobrze. Bo ja nie życzę tym ludziom źle. Niech sobie żyją, tak? Niech odpowiedzą oczywiście za czyny, prawda, negatywne. Od tego są sądy niezawisłe. Przynajmniej powinny być niezawisłe. No ale właśnie zobaczmy, co się teraz dzieje, tak? Już obserwując pani Ewy, pani premier byłej, na szczęście. A w zasadzie już tego wszystkiego. Zobaczmy, co się w tej chwili dzieje. Przecież sędziowie ewidentnie wchodzą w kwestie polityczne. Ewidentnie partia Platforma czy Nowoczesna bronią ewidentnie właśnie tego zmądrzałego systemu. Ja nie mówię, że PiS całkowicie wszystko dobrze robi, bo nie. Bo wiele spraw schrzanił, jeżeli chodzi o sądy. Ale przynajmniej coś próbuje robić. A Platforma nie robiła nic.
zamiast usiąść do rozmów, to wolą robić głupoty. I dlatego za jakiś czas, a powiem, że jestem o tym przekonany prawie, że na 100%, platforma będzie czymś takim jak AWS. Czy akcja wyborcza Solidarność? Kto słyszał o AWS-ie? Nie. Albo Unii Wolności? No, akurat ta się przepotwarzyła w platformę, ale AWS przestał istnieć. Nie ma go. Także szczęść Boże z Panem Bogiem. I salut, amor i winiero. Czyli na zdrowie, miłości Wam życzę i wina. Tylko nie za dużo. Prawda? Wina, która jest symbolem szczęścia. A więc życzę Wam szczęścia, moi drodzy. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Aha, tutaj jest czarka japońska i w środku jest brazylijska Shimarao. Takie mate i herbato sobie zrobiłem. No, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego Wam życzę. No, szczęść Boże.